Cześć, witajcie serdecznie w SimRailu. To jest wersja Early Access, czyli wczesny dostęp. Jest już dostępna od 13 stycznia na Steamie. I tak jak informują oczywiście twórcy, informowali, pamiętajcie, nie jest to skończony produkt i to, co teraz zobaczycie albo sami jak kupicie, to jednak, tak jak mówię, zastanówcie się nad tym, bo to jednak jest kupowanie gry przed premierą. Ale dzisiaj przede wszystkim pokażę Wam, czym różni się względem playtestów, w którym to nie było niektórych rzeczy i niektórych odcinków trasy, która przede wszystkim tutaj jest podstawową trasą z Katowic do Warszawy. Jak widzicie, mam wbity teraz scenariusz jednoosobowy na trasie od Warszawy do Katowic. I to jest pierwsza ciekawostka, której nie było, bo nie było w playtestach, nie było możliwości zagrania, wjechania czy to na Warszawę Wschodnią, Zachodnią, a już o centralnej to w ogóle, bo ten odcinek kończył się dużo wcześniej. Dlatego dzisiaj w tym odcinku zobaczymy, jak wyglądają te trzy dworce, zarówno Wschodnia, Centralna i Zachodnia. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, jeżeli ktoś jest miłośnikiem dworców i w ogóle odwzorowania w grach tego typu lokacji, to może potem w komentarzach napisać, jak im się to podoba. Ja nie jestem z Warszawy, na szczęście. Więc do końca nie pamiętam, jak to wygląda. Ja bardzo rzadko jeżdżę do Warszawy, tylko kiedy muszę. I jeszcze specjalnie chcę powiedzieć, że dzisiaj pojedziemy EU07, nie pojedziemy Pendolino, ponieważ właśnie Pendolino też jest nowością, której nie można było testować na playtestach, ale specjalnie pojedziemy EU07, żeby tutaj coś manualnie porobić, bo Pendolino no to ma tam tylko dwa przyciski przód, tył i tam hamujemy, więc za dużo zabawy tam nie ma. Tutaj się troszeczkę pobawimy z tym EU07. To będzie taka krótka trasa. Dużo komentarzy czytałem, ludzie narzekają na niektóre rzeczy, często za bardzo. Zaczniemy, słuchajcie, bo się nauczyłem. Specjalnie przetestowałem. Bateria. Ja już wiem, co ja mam naciskać. Oczywiście nie w tej kolejności, co pewnie powinniśmy, tak nie tak po Bożemu, ale mam nadzieję, że wszystko zaraz odpalimy i wszystko będzie dobrze. Dobrze, pantograf. W ogóle radio to za chwileczkę odpalimy, bo musimy się skontaktować z nimi. Odpalimy sobie tak. Odpalimy sobie sprężarę. Wywalimy to. Zamkniemy. Odpalimy sobie, tutaj sobie ustawimy pozycję do jazdy, elegancko. Tutaj za chwileczkę będziemy na odluźniaczu lecieć. I co? I jeszcze pozostaje nam włączenie sprężarki. Pewnie jeszcze kilku innych rzeczy tutaj nie zrobiliśmy, ale spoko. Włączamy odluźniacz, czekamy za chwileczkę, skontaktujemy się z dyżurką i za chwilę przejedziemy przez dworce. Pierw jedziemy na Wschodnią, potem na Centralną i na Zachodnią. Pokażę Wam też błędy, jakie występują aktualnie. Pokażę Wam też te, no to są takie trochę wyzwania, które stoją przed twórcami tej gry, bo no, dużo roboty przed nimi i nie bez powodu też ludzie troszkę tam krytykują w komentarzach, chociaż na ten moment gra posiada 84% pozytywnych recenzji, trochę tysięcy kopii już zostało sprzedanych i od wczoraj, od 13, 14, 15, na ostatnich dwóch dniach, trzech dniach prawie, gra średnio w jednym momencie 1500 do 2000 osób, więc jest trochę ludzi, jest co robić i my jeszcze z radiem musimy się skontaktować, no tak. Warszawa Wschodnia do 14.103, próba łączności. Nie przejedziemy. Zaraz nam zapoda. Warszawa Wschodnia, 14.103, gotowy do drogi. Gotowy do drogi? Gotowy do drogi. To jest oczywiście single player, to nie jest w multiku. W multiku byśmy mieli oczywiście graczy, którzy by nam to powiedzieli, którzy by nas na dyspozytorce wrzucili. I właśnie, jeśli już o tym mówimy, to jest ważna rzecz odnośnie multiplayera i tego, że ktoś na przykład zarządza tam, jest tym dyżurnym ruchu. Wszelkie miejsca wokół Warszawy i w tym górnym odcinku, w tym północnym odcinku relacji Katowice-Warszawa są tylko i wyłącznie obsadzane przez boty, ponieważ nie ma jeszcze tych właśnie w północnej części tego odcinka nie ma żadnych
dyżurek rozstawionych, nie ma żadnych dyspozytorni, więc tylko i wyłącznie na Śląsku, troszkę jeszcze bardziej na północ od Śląska. Nie wiem, jaka jest najbardziej wysunięta, teraz nie pamiętam, ale wszystko, co się dzieje tutaj wokół Warszawy, to robią boty. Jeżeli prosimy o wjazd albo robimy wezwanie, no to w Multiku musimy to robić poprzez radio, przez takie właśnie tutaj komunikaty. A dużo fajniej się oczywiście gra, jeśli się komunikujemy z graczami poprzez mikrofon. Także to też jest ciekawostka na pewno dla wielu fanów, którzy lubią grać w symulatory i mieć kontakt z inną częścią społeczności. Dobra, ja już tutaj będę hamował, bo my oczywiście wjeżdżamy na stację i to jest Warszawa Wschodnia. Zatrzymamy się i też pokażę wam, jak wygląda Warszawa Wschodnia. Może ktoś z was tutaj czasami bywa w tych rejonach. Może ktoś rozpoznaje te miejsca. Oczywiście, można by było się przyczepić, że te bloki tam z daleka to nie jest tak jak taki kolor, taka tekstura. Można by było się przyczepić, że cienie nie są idealne i tak dalej. Ja spróbuję jeszcze tutaj sobie wyjść. Nie wiem, czy w single playerze będziemy mogli w ogóle tak zrobić, ale spróbuję wyjść i pochodzić. Poczekajcie, wyjdź przez drzwi. Chyba mogę. Także możemy sobie wejść tutaj na stację i zobaczyć, jak ona wygląda. Oczywiście pasażerowie wsiadają. Do tych tutaj nie można przejść. Te przejścia podziemne nie są włączone, ale mamy Pendolino na przykład. Pendolino, którym też możemy jechać. I tutaj też informacje. Tutaj też mamy w Warszawie Wschodniej takie, o, na tych niektórych dworcach tego nie było, a tutaj już jest. Tylko że się tutaj nic nie wyświetla, nie? Takie billboardy elektroniczne. Dobra, my wsiadamy, zamykamy drzwi i odjeżdżamy. I jedziemy dalej. Zamknij drzwi. Odjazd. Musimy zluzować, zapomniałem. I lecimy. Odluźniacz. Nadmiarowy. Lecisz. Dobra, według rozkładu jazdy jedziemy. Mamy 2 minuty opóźnienia. 2 minuty opóźnienia to jest nic. 2 minuty opóźnienia to jest nic. To jest nawet błąd pomiarowy, bym powiedział. To jest wręcz idealnie. Z daleka, jak widzicie, widać już Stadion Narodowy, widać mosty w Warszawie. Mamy godzinę 19:08, także już gdzieś tam słońce powoli będzie się kierowało do zachodu. Tutaj nie będziemy za bardzo pędzić, bo mamy zmianę toru. Wjeżdżamy. No i nie wiem, co uważacie o odwzorowaniu? Jeżeli ktoś jest tutaj takim Mikolem z okolic Warszawy, zna te dworce, to też myślę, że to są ciekawe rzeczy, że w symulatorach te miejsca, które znają dobrze, na których często bywają, jeżdżą, nawet po prostu jako osoba do szkoły, do pracy, przejeżdża bardzo często przez ten dworzec, to myślę, że to jest bardzo, bardzo przyjemne, żeby po swoim takim regionie. Ja na przykład, jeśli chodzi o mapę z Katowicami, jeśli chodzi o dworzec Katowice, też się bardzo jarałem, bo jest to dworzec, na którym po prostu od kiedy tylko pamiętam jeżdżę, nie? No to jest mój najbliższy duży dworzec właśnie tutaj, którym po prostu gdzieś jadę później w dalszą część Polski. I tutaj już zbliżamy się do miejsca bardzo, bardzo charakterystycznego dla panoramy Warszawy obecnie, czyli mamy stadion. Stadion też tam oberwał trochę w komentarzach, ludzie narzekają, że jednak ten kształt albo jakieś tekstury nie są zachowane, ale oni tak, jak tutaj ktoś Microsoft Flying Simulator powiedział, dużo lepiej niż w tym Microsoftie to wygląda, więc wiadomo, w przyszłości, jak gra już będzie długo rozwijana, może ktoś się zajmie, może ktoś bardziej porzeźbi ten model 3D. Ja jestem za tym, żeby dać chłopakom szansę, ja trzymam kciuki, oczywiście trzeba być krytycznym, trzeba oczywiście, jeżeli jest błąd, trzeba go umieć zgłosić, czy też wypomnieć, że jest, że coś nie działa tak, jak powinno. Ale ludzie zapominają, że kupili Early Access, muszą się liczyć z tym, że gra jest nie do końca, nie jest po prostu ukończona.
nie jest ukończona. Po prawej stronie mosty. Gdybyśmy na przykład... O, bo to jest taki motyw, ja też to dzisiaj na streamie zrobiłem, że ja na przykład się wyłączę na chwilę i można się delikatnie tutaj rozkoszować dźwiękami oraz panoramą. No, słuchajcie, jeśli chodzi o ustawienia graficzne, jeżeli ktoś z was się zdecydował i specjalnie jadę wolniej, żeby sobie mieć tu czas jeszcze pogadać na tym materiale. Jeżeli ktoś z was zauważył, że gra mu ścina, pobawcie się tym zakresem renderowania obiektów. Przede wszystkim trawa, dużo tej trawy jest. Można zaoszczędzić trochę pamięci karty graficznej właśnie na tej trawie. Pobawcie się renderowaniem obiektów, tam jest maksymalnie 2000 chyba zasięgu. Ja mam na maksa ustawione, ale ja też mam kartę z topowej półki 4080 RTX, więc u mnie to nie jest taki problem. Myślę, że u was, jak gracie na laptopach czy jakichś starszych maszynach, to może być problem. Gra jeszcze nie jest zoptymalizowana, to też musicie wziąć pod uwagę. Po prawej Pałac Kultury i Nauki, ale nie jest zaktualizowane, bo ostatnio widziałem, że przed pałacem postawili przepiękny budynek, który wygląda jak kontener. I ja myślałem, że to jest kontener, który faktycznie jest postawiony, żeby zbudować coś, a podobno to jest już budynek finalny, muzeum. Przepięknie macie tam w centrum Warszawy, pozdrawiam. Więc, moi drodzy, wjeżdżamy, oczywiście tutaj mamy most, a raczej początek wieży i wjeżdżamy do tunelu. I teraz uwaga, bo to jest też jedna z ciekawostek, z oświetleniem jest problem. Ono tak dziwnie reaguje, ale też jak weźmiemy, zmienimy kamerę na trzecią osobę, no to oczywiście mamy też do czynienia z takimi glitchami, no bo jednak tą kamerę możemy oddalać i przybliżać. Więc raczej jeżeli ktoś na hama chce zobaczyć, co tam w tych blokach jest i w tych budynkach, co mają za tą firanką z PRL-u, no to może oczywiście tak zrobić. Natomiast myślę, że bardziej klimatycznie jest, jak się po prostu porusza tym tunelem właśnie, można powiedzieć, w trybie pierwszej osoby. Dużo fajniej to wygląda. Ale faktycznie zarówno odległości, jak i te lokacje w Warszawie są chyba odwzorowane bardzo przyjemnie dla osób, które znają te miejsca, nie? Troszkę przyspieszymy, myślę. Aha, tutaj chyba się... Czekajcie, bo to teraz wychodzi ciekawostka, że nawet się nie da przyspieszyć w tunelu. Czy to jest ograniczenie faktyczne, związane z jakąś infrastrukturą kolejową, czy to jest po prostu w grze tak wymyślone? Bo nie mogę osiągnąć jakiejś większej mocy, jest prąd ograniczony. Albo to jest zbugowane w grze, że nie mogłem za bardzo tutaj osiągnąć wyższego amperażu, teraz dopiero, okej. Może ja za mały skok amperowy tutaj był. Dobra, więc moi drodzy, zbliżamy się do Warszawy Centralnej i oczywiście ja już sobie tutaj pozwolę zwolnić. Natomiast zobaczymy, gdzie my znajdujemy się teraz, bo zobaczcie, znajdujemy się w tym miejscu, bo to jest długi tunel. Widzimy jakieś Marioty, Mamrot się nazywa ten hotel tutaj. Widzimy oczywiście jakieś struktury. Tutaj jakieś modele trójwymiarowe, jesteśmy pod ziemią. Tak wygląda Warszawa spod tego. Piękny pałac! Jak to mówię, to aż nie wierzę w ten żart. Ścina, jak widzicie, ładują się, jest bardzo dużo obiektów. Nawet mi tutaj na komputerze ścina. Także jeżeli mi na takim bardzo dobrym kompie też ścina, to też weźcie pod uwagę, że no u was tym bardziej mogą występować jakieś tam problemy. Tu będziemy za chwileczkę hamować. 300 metrów i wjeżdżamy na Warszawę Centralną. Czy za szybko zahamowałem i cały się nie zmieściłem? Oczywiście, że tak. Więc chyba nie wszyscy wysiądą. Ale dlatego podjedziemy jeszcze trochę. Na spokojnie.
Dokładnie. I już się możemy zatrzymać. Dobra, i teraz mamy chwilę tak, żeby sobie pogadać na ten temat, jak wygląda ten dworzec. Też mi ludzie zarzucają, że ja też bardzo bronię tej gry, mówię o niej w superlatywach, a jeżeli coś jest złego, to mówię, że no to jest Early Access. Słuchajcie, faktycznie dworzec w Warszawie jest tutaj największym, no takim największym bugiem. Tu się największe cuda dzieją, tu jest... Ja nie wiem, ile oni będą musieli tutaj osób wyznaczyć i ile czasu to będzie musiało trwać. Pokażę wam, jak to wygląda dokładnie. Dworzec w Warszawie, jeżeli my będziemy poruszać się z pierwszej osoby, nie wygląda aż tak źle, ale przed nimi jest bardzo długa droga, bo aktualnie wygląda to... No, dosyć słabo. Ja nawet tu nie mogę wyjść, bo z prawej strony. Natomiast oświetlenia brak poprawnego, ostrukturowania, błędy z tą kamerą, tutaj się nie da, no zobaczcie, tutaj tak robię, tu jakieś, tu brakuje, wtedy nie wszystko się ładuje, więc na pewno duży problem będą mieli z tą kamerą. No na ten moment wygląda to tak jak, taki jak jest napis, Early Access. Także tutaj faktycznie jest najwięcej problemów i to, że gra najczęściej tutaj ludziom laguje oraz nawet crashuje, to musicie się niestety na to przygotować. Bardzo dużo obiektów jest, przede wszystkim jeśli chodzi o infrastrukturę tutaj kolejową. Za chwilę to zobaczycie, jak będziemy na zachodnią wyjeżdżać. Także odjeżdżamy. Czekamy chwilkę. Niech się załaduje. Teraz. Odjazd. No to jest faktycznie taki, bo to jest też taki dworzec, który znajduje się pod ziemią cały, nie? Nie wiem, czy w Polsce jest jeszcze taki dworzec, gdzie znajduje się, można powiedzieć, pod ziemią cały. Poznań nie. Warszawa chyba tylko, nie? Nie wiem teraz właśnie, tak może ktoś napisać, czy w innych... W Łodzi, ja nie byłem nigdy w Łodzi, także... Znaczy, jeśli chodzi o dworzec kolejowy. Dobra, skupmy się teraz na tym, jak to wygląda. Wjeżdżamy sobie. W Krakowie? Okej. Jedziemy, Warszawa Zachodnia, dobra, i teraz wyjeżdżamy. Nawet u mnie będą tutaj, ja wam pokażę jeszcze Alt-R, odpalę. Nie, a nie, tego nie widać tutaj na ekranie. Patrzcie, tu są problemy, widzicie co się stało? Były niezaładowane tekstury, przejechaliśmy taki pewien, ten pas, gdzie się kończy tunel, cyk, nagle się wszystko załadowało, tak? Okej. I tak wygląda wyjazd. Za nami Marriott, pałac, ścisłe centrum, Lux LED zamiast Lux Med. 2 kilometry mamy do Warszawy Zachodniej, po lewej mamy wieżę, nie wiem jak ona się nazywa, tutaj. I jedziemy. Możemy przyspieszyć delikatnie, bo mamy 2 km, ale i tak nie będziemy się za bardzo rozpędzać. Tutaj akurat trafiliśmy na zachód słońca, bo w tym scenariuszu tak jest. Tu chyba jest logo Dell, taki budynek. Można umyć szyby brudne delikatnie, ale to bym musiał tutaj tymi... nawet nie wiem, gdzie są. Kuchenka, wycieraczki. No wycieraczki, no tam wycieraczki, nie wycieraczki. Jedziemy. 40 na godzinę, bo 90 będzie oczywiście ograniczenie niebawem. Wskoczy. To już będzie przed samą Warszawą Zachodnią. Dobra, obserwujemy dalej. Co tutaj mamy? To wygląda jak wielki plac, jakby tutaj przebudowanie robili. Czy faktycznie tak jest, że tutaj przebudowują trasę kolejową? Tego nie wiem.
tworzą coś nowego, tutaj robią, tu się ciągle coś dzieje. Już jest, może i skończone już jest. Budynki, pewnie jakiś kolejny Mordor. Kloce, u nas też w Katowicach strasznie dużo takich klocy postawiali. Bardzo modne są takie przeszklone kloce wielkie. Sześciany. Ekran jest ucięty. Może być ucięty. O, proszę bardzo. I wjeżdżamy. Nie wiem, czy był ucięty od samego początku. Jeżeli tak, to trzeba na nowo nagrać. I wjeżdżamy. Hamujemy. I tak to wygląda. Jesteśmy teraz... O, możemy nawet sobie tędy wyjść. Oczywiście nie w prawdziwości, nie wolno. I wejdziemy specjalnie na tablicę informacyjną, bo tu jest Warszawa Zachodnia. Co to jest tam? To jest jedna chmura, która się objawiła mieszkańcom Warszawy. Gdzieś tutaj są... One są włączone, ale nie wyświetlają. Chociaż nie wiem, czy są włączone, czy po prostu oświetlenie w ten sposób tutaj pada. Czy jeszcze mamy tutaj jakąś ciekawostkę związaną z tym dworcem? Zapraszamy do nowej hali głównej dworca. To idę! Nowa chwala... No i... No to nie idę jednak. Nie można wejść. Czyli zapraszają, ale nie możemy wejść. No dobra, no to nie idziemy. I co? Jesteśmy, moi drodzy, 8 minut aż muszę czekać. O Boże, 8 minut. No to tak, moi drodzy, tutaj wygląda, jeśli chodzi o Warszawę. Warszawa. Jeszcze może wejdziemy sobie szybciutko w menu, to wam pokażę, jak wygląda to samo, tylko z Pendolino. Pokażę wam, jak to jeszcze raz wygląda. Tutaj, no, jeśli chodzi o kokpit, to nic takiego. A ja mówię, no zadajnik jazdy, tym się tylko bawimy, albo hamujemy. Z odpaleniem było trochę problemów, bo nie wiedziałem, co mam tutaj pstryknąć za pierwszym razem. Ale potem to takie ten... Tutaj się chyba tego nie da włączyć jeszcze na ten moment. Tak mi się wydaje. Tego się jeszcze chyba nie da włączyć. Przynajmniej nie widziałem tutaj przycisku, gdzie mogę to aktywować. Okej. Okay. Podjeżdżamy. Jak widzicie, z daleka to oświetlenie bardzo dziwnie wygląda. Też ten zasięg rysowania tego oświetlenia. On się przesuwa w ogóle, bo im dalej jedziemy, tak jakby ten cień coraz bardziej się przesuwa. I cyk. Elegancko. A możemy tutaj także szczytować i zobaczyć, co tutaj się znajduje. O, a tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie taki tunel zbudowany. Zobaczcie. Oszukali was! Oszustwo! Oszukali was! Jeszcze musimy podjechać dalej, bo mamy dosyć długi skład. Okej. I zatrzymujemy się. Tutaj obok nam przyjechał coś, EU07. Okej. Zrobimy fajne zdjęcie. Open the door. Ja wiem, że open the door, ale tu ważniejsze były zdjęcia. No. Patrz, jak stoją. Pa, jak będą wchodzić. Patrz. Ach, tak jakby normalnie chyba dni otwarte kolei. Za darmo. Za darmo. No, nie mają, faktycznie zauważyłem też to, że nie mają walizek.
I fajnie by było, znaczy ja rozumiem to, że walizki mogą sprawiać duży problem, no bo trzeba by było zanimować, jak oni je ciągną, potem je podnoszą, żeby wejść, ale można by było im plecaki też dodać, nie? Bo plecak jest taki dosyć sztywno przytwierdzony do postaci i na przykład plecaczki, to już by, to już co, albo torebki do ręki, nie? Też można by było, ale to są detale, to są wszystko detale, moi drodzy, to wszystko to są detale. Mnie te pendolino, panie, daj pan spokój, kiedyś jeździły koleje, to i na pary były, parowozy, teraz jakieś pendolino, jakieś turbo szybkie, elektryczne, automatyczne, klimatyzacyjne, daj pan spokój, panie, ja wychodzę. Więc też jest tutaj całkiem spoko. Kawka, herbatka, prawda? Kibelek. Niestety do kibelka nie możemy wejść. I warsik jest nawet odwzorowany. Proszę. Warsik jest. Piwko tu się... powiem wam tak. Ja tutaj już piłem kiedyś piwko na stojaka. I powiem wam, że całkiem przyjemnie się spędza tutaj czas. Albo tutaj opartym, tak? O, elegancko. Pod warunkiem, że nie przyjdzie ktoś pijany albo... jakby to delikatnie ująć, denerwujący trochę otoczenie, a przede wszystkim nasze zapachy, bo też tacy ludzie jeżdżą. Niektórzy nie wiedzą, że na przykład trzeba się myć albo zmieniać ubrania. I wtedy na przykład taka osoba za wszelką cenę szuka miejsca tylko, żeby gdzieś się ukryć albo tutaj, żeby gdzieś nie stać w korytarzu i tutaj do warsa. Chociaż to jest stojąca część. Jak ktoś będzie chciał więcej materiałów z gier, typu SimRail, to gramy w SimRaila na Twitchu. Wbijajcie na Twitch TV Bonkol. Ale jeżeli ktoś nie może być na żywo, to na drugim kanale Bonkol Live praktycznie codziennie przynajmniej jeden albo dwa odcinki właśnie z jakiejś trasy, z jakiegoś scenariusza krótkiego, czy też z multiplayera wrzucam tam. Więc jeżeli ktoś jest fanem, lubi koleje, lubi oglądać też, jak ludzie grają, zapraszam, a może się złapiemy na serwerze. Jeśli o mnie chodzi, bo pewnie takie pytanie się też pojawi, bo na Twitchu mnie pytają, czy polecam kupić tą grę teraz, bo ona kosztuje 135 zł. Mówię, nie, nic nie polecam, ani też nie odradzam. Nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, możecie tylko i wyłącznie sami zdecydować. Pamiętajcie, że możecie oddawać gry na Steamie do 2 godzin, więc jeżeli na przykład by wam coś nie działało, bądź się wam nie spodoba w 2 godziny, możecie ją oddać i uzyskać zwrot. Natomiast biorę pod uwagę, że to jest Early Access. Przede wszystkim ja jestem wielkim fanem nie kupowania niczego w Early Accessie, a na pewno was zachęcania do kupowania czegoś we wczesnym dostępie. Ja to robię na, można powiedzieć, swoją odpowiedzialność później, żeby to też nagrać, ale dzięki temu osoby, które się zastanawiają nad kupnem, mogą na przykład to u mnie na kanale zobaczyć, jak to wygląda. I sami decydują, czy chcą wydać teraz te 135 zł i mieć potem oczywiście dostęp do pełnej wersji gry, czy też poczekają, aż ta gra zostanie bardziej rozbudowana. Trzymajcie się, do zobaczenia. W opisie macie te linki, o których powiedziałem. I do zobaczenia, widzimy się w kolejnych materiałach oraz na Twitchu i na drugim kanale. W opisie też link macie do sponsora G2A.com, gdzie możecie przede wszystkim w weekendy fajne promocje wyhaczyć. Nara!